Zdecydowanie lepiej uczyć się od rówieśników. Oni wtedy mówią swoim językiem, też jest to oczywiście dużo bardziej wiarygodne. Każdy jest gorąco zachęcany do tego, żeby wziąć udział w dyskusji, zadać pytania na bieżąco. I to jest nasz taki trzon działania. Jeżeli s podzielone przez 2 modulo 100 daje resztę 50, to odpowiedź to nie. Typowe zajęcia właśnie przebiegają w ten sposób. Spotykamy się na transmisji na żywo na platformie YouTube i prowadzący opowiada o jakimś algorytmie nowym, o jakimś pomyśle, o jakichś technikach programistycznych. Nazywam się Mikołaj Bulgę i jestem prowadzącym Olimpijskiego Koła Informatycznego, akurat tutaj na poziomie zaawansowanym. W typowej szkole funkcjonuje taka instytucja jak praca domowa. Każdy ma zadawaną z większości przedmiotów i trzeba ją obowiązkowo odrobić. My proponujemy, żeby nasi uczestnicy w trakcie tygodnia zajęli się czymś takim jak challenge. Czyli to jest zbiór zadań, które naszym zdaniem są ciekawe, które naszym zdaniem mogą trochę pomóc w rozwoju. I nie ma obowiązku się tym zajęcia, ale gorąco do tego zachęcamy i z pewnością to jest coś, co potem po prostu umożliwi dalszy rozwój. Pan pewnie ma duże doświadczenie w dziedzinie, którą się zajmuje. To po co panu młodzi ludzie? No, ja myślę, że młodzi ludzie to jest kreatywność, to jest mnóstwo pomysłów, to jest chęć, otwartość, ciekawość. To wszystko można czerpać. Ta witalność, która jest u młodych ludzi, jest niesamowita. Daniel Olkowski, Olimpijskie Koło Informatyczne. Tutaj idea jest taka, że Olimpijskie Koło Informatyczne uczy programowania, przygotowuje do olimpiad informatycznych i starsi, ci, którzy są już wychowankami Olimpijskiego Koła Informatycznego, oni przygotowują młodszych. To są absolwenci Olimpijskiego Koła Informatycznego, osoby, które osiągnęły wiele sukcesów w olimpiadach informatycznych, polskich i międzynarodowych. No i dzisiaj tą wiedzę przekazują młodszym kolegom, uczą ich bardzo zaawansowanych algorytmów, często zaawansowanych metodologii, technik, które są stosowane czasami już w pracach naukowych, czy w takich gigantach jak Facebook czy Google. 20 lat to nie jest wiele. Jak ty się odnajdujesz w roli prowadzącego zajęcia? Przede wszystkim dobrze się bawię. Kończyłem liceum Staszica i kiedy zaczynałem, to obowiązywał taki system, który zresztą do dziś działa, że absolwenci informatyki prowadzą warsztaty, prowadzą koła i organizują wykłady właśnie dla obecnych uczniów. I mając na myśli absolwentów, co mam na myśli głównie studentów właśnie pierwszego, drugiego roku. Taki system właśnie wymiany, on funkcjonował. Ja jestem z niego, mi się on bardzo podoba i chciałbym też dużo od siebie włożyć właśnie w tym zakresie. Nasza misja to jest przede wszystkim umożliwić dostęp do tej takiej edukacji informatycznej, dostęp do przygotowania do olimpiady każdemu w Polsce. Akurat w tych olimpiadach, zwłaszcza w olimpiadzie licealnej, bardzo, bardzo dominują najlepsze szkoły z wielkich ośrodków miejskich, właśnie takich jak Warszawa.